Zysk nie stoi w tym przypadku na pierwszym miejscu. Oczywiście ja mam łatwiejszą sytuację, bo mogę sobie na to pozwolić, ale to ma przede wszystkim pokazywać i edukować. To, co ja tutaj robię i dlaczego ja to robię, nie dlatego, że jestem jakąś tam miłą, starszą panią, co lubi zwierzątka i chcę, żeby pokazać, jak te zwierzątka się głaszcze. Absolutnie nie. To wszystko, co pozostało, wszystko, co zarobiliśmy, ja to chcę tu zostawić. Chcę tu zostawić, jak już mnie nie będzie i nie będzie mojego męża. I dlatego chcę stworzyć coś, co mogłoby służyć tutaj ludziom i pokazywać, że niszcząc przyrodę, zniszczymy siebie samych. Nasza cywilizacja wyginie bardzo szybko. Bardzo szybko. I chcę pokazać to na przykładzie gospodarstwa, jak to jest wszystko tutaj, jak to się odbywa. Chcę stworzyć tutaj samowystarczalne rolnictwo biodynamiczne. Ekologia jeszcze na najwyższym, powiedzmy, stopniu bioróżnorodności. O tak bym to nazwała może. I nie niszczenia przyrody, tylko współżycia z przyrodą. Coś takiego chciałabym stworzyć jako przykład. I chcielibyśmy na przykładzie tego, co robimy, pokazać dorosłym dzieciom przede wszystkim, co to znaczy produkty odzwierzęce, tak zwane. Czy jajko to nie jest coś, co się tylko w sklepie kupuje. To jest to, co kura ma najważniejszego. Będzie z tego jej przyszłe dziecko, więc szanujmy te jajka. Jeśli już je kupujemy i dostajemy, to nie wyrzucajmy tego. To samo dotyczy mięsa. To jest to, co to zwierzę miało najważniejsze, bo to było jego ciało. Niech te dzieci zobaczą, co to jest i będą wtedy, jako starsi, będą bardziej szanowali to, co się w sklepach kupuje, a nie wyrzucać potem. To samo dotyczy mleka. Mleko to jest to, co mama zwierzę ma dla swojego dziecka. Tak jak mama dziecka ludzkiego ma też najwartościowszą rzecz, jaką ma, to ma swoje własne mleko. I te zwierzęta chcą wychować swoje dzieci też, żeby nie zabijać młodych zwierząt. Ta sprawa jest dla mnie niezwykle ważna, bo ja już nic innego w życiu nie będę robiła. Więc to nie jest jakiś tam wybryk pani, której się nudzi na emeryturze, tylko ta sprawa jest dla mnie najważniejszą rzeczą w życiu w tej chwili. Sarna. Tak, tak, są tu. My mamy dziury w płocie, których nie naprawiamy. No, żeby mogły sobie przychodzić. No, piękny rano. To jest cudownie. Ważne jest sprawa edukacji, ale nie tylko edukacji rolników, bo nie chcę powiedzieć, że rolnicy są głupi i nie wiedzą, ale ludzi, którzy na przykład chcieliby być rolnikami, a się nie znają jeszcze. Jak ważna jest bioróżnorodność. Wiesz, żeby nie robić monokultury. Bo tak, ja jestem właścicielką, ja tu nie pracuję. Tylko dlatego opowiadam, że szefowa, też kobieta, jest na urlopie. Mhm. O. Salę wykładową. Tutaj jemy wspólnie śniadanie o 11. Zobaczysz, bo przyjdziesz z nami na to śniadanie. Wszyscy pracownicy, my jemy razem śniadanie. Tak to wygląda na co dzień. Dokładnie. Tu nie jest nic zrobione, bo przyjechał pan z aparatem, tylko my zawsze jemy razem. A potem gramy tę koszykówkę. Tak? A potem koszykówkę. No on ma koszykówkę tam przy zwierzętach. Zboże babalskiego, ale wnętrze jest nasze, miód jest nasz, ser jest nasz, masło jest nasze. To wszystko jest od wasze gospodarstwo. Tak, i to nie tylko dlatego, że przyjechał pan filmowiec, tylko tak jedzą ci, którzy u nas mieszkają w agroturystyce. Mówisz, że nie jesteś miłą pani Olszewska, tak? Tak, nie jestem żadną miłą, starszą panią Olszewską. Może nie jestem najmłodsza, ale to, co tutaj robię, to nie dlatego, że jestem sympatyczna, czy tam mam dobre serce, czy coś w tym rodzaju. Nie. Ja się zawsze interesowałam naturą. Chciałam być weterynarzem. Ale zanim zdawałam na studia, powiedziano mi, nie, moje dziecko, ty masz za krótkie rączki, do krów się nie nadajesz. To było wiele lat temu. No. I nie poszłam na weterynarię, zostałam stomatologiem. Pracowałam jako stomatolog dziecięcy, malutkich dzieci, które właściwie to jest bardzo podobne do weterynarii, ponieważ małe dziecko nie powie ci, co mu dokucza, tylko musisz sam dojść do tego. I uwielbiałam tę moją pracę. Uwielbiałam po prostu, ale w pewnym momencie mój mąż zdecydował, wracamy do Polski, bo mieszkaliśmy w Berlinie i będziemy budowali autobusy. Trudno, zostawiłam stomatologię, zaczęłam budować razem z nim autobusy.
Dla ludzi, którzy nie kojarzy, kim jesteś, powiedz nam coś więcej o ten Solaris. Bo ja nic nie... Ty nie wiesz, nie... ale dlatego, może dlatego nie wiesz, że jesteś przyjezdny. Natomiast miejscowi w Polsce, właściwie w całej Polsce wiadomo było, czym jest Solaris. Ta firma powstała od zera. Tę firmę stworzył mój mąż. Na początku z 36 ludźmi. Przedtem pracował kilkanaście lat w niemieckiej fabryce autobusów, ale powiedzieli mu w pewnym momencie, że nigdy nie wejdzie do zarządu, bo firma jest rodzinna, a on nie jest członkiem rodziny. I wtedy on zdecydował, że przyjedzie do Polski i wprowadził do Polski pierwsze autobusy niskopodłogowe. Co dla mnie jako pani doktor było strasznie ważne, żeby ludzie, pani doktor nie tylko, matki i żony, było ważne, żeby ludzie mieli możliwość poruszania się, szczególnie niepełnosprawni, wyjścia z domu, autobus niskopodłogowy, a matki z dziećmi albo osoby, które w ogóle miały trudności z poruszaniem się, żeby mogły też wsiąść do tego autobusu, bo ja się wychowałam, 3 stopnie trzeba było wejść, jedno dziecko w brzuchu, drugie w wózku i jeszcze zakupy w rękach. To nie takie proste było. I mój mąż tu wprowadził pierwsze autobusy niskopodłogowe. Potem dostaliśmy tutaj szansę, możliwość. Wygrał mój mąż pierwszy wielki przetarg w Polsce na autobusy niskopodłogowe. No i tak się to wszystko zaczęło. A jak sprzedawałam fabrykę, to Solaris był tą firmą w Europie, która produkowała najwięcej autobusów tak zwanych nowoczesnych. Czyli autobusów na baterie, autobusów na wodór, napędzanych wodorem i trolejbusów. Najwięcej w Europie. No i to jest oczywiście ogromna zasługa mojego męża, a ja go po prostu w tym wszystkim wspierałam na ile mogłam. I na ile potrafiłam, też się tego uczyłam. W 2012 roku mój mąż ciężko zachorował. Dzięki moim pracownikom udało mi się tę firmę utrzymać, nawet poprawić wyniki, rozwinąć wszystko. I w pewnym momencie doszłam do wniosku, że czasy, jakie, jestem pewna, że dobrze zrobiłam, czasy, jakie są, to nie są czasy dla firm rodzinnych w tej branży. To jest branża, w którym trzeba mieć ogromne zasoby finansowe. I sprzedałam to do dużego hiszpańskiego koncernu. A sama postanowiłam się zająć tym, co robię teraz, a głównym powodem na początku było to, że chciałam, żeby mój mąż po powrocie, rocznym pobycie w szpitalu i powrocie do domu, żeby miał możliwość dostania najlepszego możliwego żywności, jak najlepszej możliwej żywności. I wtedy kupiłam 2 pierwsze krowy, właśnie takie, które dają mleko A2, ale o tym to jest temat na zupełnie inne spotkanie, oddzielne i bardzo ważne. Oczywiście warzywa świeże, owoce świeże. I tak to wszystko zaczęło powstawać. Bo nie mogłeś znaleźć zdrowe jedzenie dla męża bez... No wtedy tych gospodarstw ekologicznych było mało bardzo, a poza tym ja chciałam, żeby to było świeże. Już tu zrobione w domu, przy domu. Żeby nie było transportu, bo tracą się wtedy witaminy. No i tak zaczęłam to wszystko. A na początku, jeszcze jak była fabryka, to w malutkim kontenerze, w którym teraz siedzi nasz portier, ale on nie był taki ładny, bo to był taki metalowy kontener, przed fabryką sprzedawałam nadwyżki. I bardzo mi się to podobało, bo to był bezpośredni kontakt z klientem. Fantastyczna rzecz. Nie przez przetargi publiczne, tylko bezpośredni kontakt z klientem. Bardzo to lubiłam, bardzo. Potem przeniosłam wszystko tutaj do tego gospodarstwa. Tutaj jest 36 hektarów ogrodzonych. Tutaj była kiedyś stacja zagłuszania wolnej Europy. Tu, gdzie tu jesteśmy. Kupiłam jeszcze od Solarisa tę ziemię. A Solaris kupił tę ziemię, te 36 hektarów, od prywatnego właściciela, który przejął to po 89 roku, po tych wszystkich przemianach. Bo to miał być fabryka dla autobusów. No tak, mój mąż mówił, że tu będzie budował autobusy, a w tamtej fabryce będzie budował tramwaje, ale to wszystko nie był dobry pomysł. To przede wszystkim on się rozchorował. Nie znamy historii tego orła. On był obrośnięty ziemią, przykryty i trawą. Myśmy go wyciągnęli, posklejali, ale nie znamy jego historii. Ponieważ on ma koronę, na pewno został zrobiony przed wojną albo w trakcie wojny. Na pewno nie po wojnie, za komunistycznych czasów, bo orzeł nie miał wtedy korony. Nie znamy jego historii. Gdyby był ktoś, kto
zna albo może nam pomóc w odkryciu historii tego orła, to bardzo byśmy byli wdzięczni. Bo nie ma nic pod tym? Nie, myśmy, on był kawałek dalej schowany tam. Myśmy kopali w dół, czy tam nie są na przykład ludzie pochowani. Albo coś innego, nie, nic tam nie ma. Te stare słupki, te ogrodzenia tak. Na cały teren, to trochę wygląda... Jak w Oświęcimiu. No tak, ja wiem, że nie chciałeś to marnować i żeby był do użytku, tak? Tak, ale zdjęłam drut kolczasty, bo był jeszcze drut kolczasty. Babalski, jak tu przyjechał pierwszy raz, powiedział od razu, zrywaj ten drut, bo to jest zła energia. Ale te słupki mogli zostać. Pewnie. Wiesz, to są ogromne pieniądze ogrodzić 36 hektarów. Więc dlaczego? Niech to sobie będą te słupki. Była wielka wieża, było wojsko i oni wyłapywali te audycje i próbowali, ja się nie znam na technice wojskowej, zagłuszać to, żeby ludzie w Polsce nie mogli słuchać tej wolnej Europy. To jest moja misja. To nie jest hobby. Absolutnie. Ja tego nie traktuję jako hobby. Ja to uważam za moją misję, ostatnią rzecz, jaką w życiu chcę pokazać. Ja się bardzo dużo uczę. Ja nie jestem rolnikiem. Ja się bardzo dużo uczę, zarówno w Polsce. To już i tak wszyscy wiedzą, że moim pierwszym nauczycielem był, jest i zawsze zostanie pan Babalski. Ale również uczę się od nauczycieli z najlepszych szkół i z najlepszych gospodarstw w Niemczech i w Szwajcarii. A kto zdecydował na tę nazwę Zagroda Szczęśliwych Zwierząt? To był twój pomysł. Tak. Bo teraz w dzisiejszym świecie, kiedy mówimy o szczęśliwych zwierząt, no, mamy dużo cynicznych ludzi mówią, że zwierzęta nie można być szczęśliwy w takich warunkach w jakichś farmach. No bo staramy się stworzyć tym zwierzętom jak najlepsze warunki do życia. Nie zawsze życie całkowicie na wolności jest bardzo szczęśliwe, bo może być susza, może być zjedzone przez innego rabusia. Różne rzeczy się zdarzają. Staramy się tu stworzyć warunki jak najbardziej zbliżone, jak najlepsze dla zwierzęcia. Na przykład kaczki, gęsi mają własny staw. Zwierzęta wszystkie mają bardzo duże wybiegi. Nie ma żadnych zwierząt, które są zawsze zamknięte. Czyli krowy, świnki, wszystko biega. Nie jest zamknięte w żadnych wielkich oborach czy chlewach. Absolutnie nie. Tak samo kury biegają luzem. Tu nie ma, żadne zwierzę nie jest zamknięte przez cały dzień. Staramy się, żeby ten okres przebywania na dworze był jak najdłuższy. Przy czym nie zmuszamy ich do tego, żeby na przykład kury znosiły stale jajka. I wtedy w kurniku mają światło, które się cały czas świeci, żeby myślały, że jest dzień i znosiły jajka. A po półtora roku trzeba je zabić, bo już nie są w stanie znosić jajek. Dlatego nie wszystkie nasze produkty są dostępne cały rok. Nie. Jajka czasami nie ma przez kilka tygodni. Najgorsze, że przed świętami, kiedy wszyscy chcą kupować jajka, jajek nie ma, bo akurat kury chcą sobie zrobić przerwę. No to trudno, to robią sobie przerwę. No i już. Ale życie, każde życie się kiedyś kończy. I ich życie też się kończy i staramy się to zrobić tak, żeby to był jak najmniejszy stres i żeby to było, nie było połączone z bólem. I żeby to nie nastąpiło zbyt szybko. Dla zwierząt, które żyją na wolności, one umierają dużo wcześniej. Zwykle bardzo dużo zwierząt umiera jako młode kurczaki, kaczuszki, cielaki, ponieważ te jest najłatwiej. Dla zwierząt, dla rabusiów najłatwiej są do zdobycia. A u nas zawsze żyją do okresu dojrzałości albo te większe zwierzęta żyją co najmniej kilka lat. Świnka najstarsza, którą zabiliśmy, miała 6 lat. I było super mięso. I wcale nie jest tak, że młodziutkie mięso jest zdrowe. Ono nie jest dojrzałe, więc nie ma takich wartości. Każdy wie, to nie ja wymyśliłam, że na choroby... Na grypę najlepszy jest rosół skóry, a nie z kurczaka. O! Ja nie wiem, we mnie to już musiało chyba być. Moja mama się wychowywała na wsi. Ja się nigdy nie czułam jako tak zwana bizneswoman, a pieniądze takie naprawdę dostaliśmy dopiero wtedy, jak ja sprzedałam Solarisa. Myśmy nie byli żadnymi milionerami. Byliśmy, powiedzmy, od pewnego czasu zamożnymi ludźmi, ale to było tak, że myśmy żyli ciągle na granicy splajtowania. To było strasznie ciężkie życie. Na przykład, gdyby mój mąż się wcześniej rozchorował, to wiesz, co by było? Przypadek socjalny. Ja już nie mogę pracować jako lekarz, bo już za duża przerwa. Nie utrzymałabym męża i dzieci z mycia okien.
pieniądze jako takie ci szczęścia nie dadzą. Dają pewną pewność, że z dnia na dzień przeżyjesz. Ale widzisz, jak masz firmę, która może w każdej chwili zostać zabrana przez banki, splajtować i wtedy nie masz nic, nie masz mieszkania, nie masz domu, nie masz nic, jesteś nic kompletnie. I powiem ci, że to, znaczy ja nie żałuję tego, bo to była niezwykle ciekawa praca, bardzo ciekawa i tego nie żałuję, fantastyczna zupełnie, ale na pewno nie dało nam stabilizacji. Dopiero wtedy, kiedy sprzedałam firmę, bo wszystko, co zarabialiśmy, szło w firmę. Wszystko, żeśmy inwestowali w firmę, nie dla siebie. Dla niego celem było zrobić coś, nie być bardzo bogatym, tylko zrobić coś wielkiego, wspaniałego. Coś, co zostanie dla następnych pokoleń, czyli nowoczesna komunikacja miejska. Tak jak dla mnie teraz na przykład jest bardzo ważne, żeby coś po sobie tu pozostawić. Nie żeby mi zbudowali pomnik, tylko żeby się to ludziom na coś przydało. Ale wiesz, ta codzienność była strasznie ciężka, obciążająca psychicznie. To ciągłe życie w strachu, że za chwilę zostaniemy z niczym. Bez domu, bez mieszkania, bez pieniędzy. No. Choć pójdę po marchewkę, pójdziemy, to nakarmię te alpaki, to zobaczcie, jak to się robi. Alpaki są bardzo łagodnymi zwierzętami. To znaczy, to muszą być kastrowane samce. Samice nie chcą się uczyć takich rzeczy. To są używane do kontaktów z dziećmi z niepełnosprawnościami. I są bardzo delikatnymi zwierzętami. Nigdy nie kopnie, nigdy nie ugryzie. I w przeciwieństwie do lamy, one nie plują. A które są twoje ulubione zwierząt na tej gospodarstwie? Najsłabsze. Te, które aktualnie są najsłabsze. Chore. No matki jesteśmy, no. Zawsze dziecko najsłabsze. Trzeba się nim najwięcej opiekować. Tak, bo powiedziałeś kilka razy, że nie chcesz zabić dzieci. Tak. I... Ale to nie jest wymóg. Zwierząt mają trochę inny cykl życia, tak? No. Jest. No. Kiedy jest ten moment, kiedy jest okej, okay, żeby ich zabić? To jest taki, każdy ma swój. Znaczy ja ci coś powiem, jeśli chodzi o ptactwo, no to jak ci mówiłam, po seksie, czyli na jesieni. Jak już jeżeli są, oni są to, wystarczająco nie tylko stary, wystarczająco, ale już mają to za sobą, tę przyjemność istotną w życiu. Aha, więc kiedy oni uprawiają seks, to a potem jest. A potem można jest. Im tak, to jest, słuchaj, bo to jest akurat składa się z październik, listopad, w tym czasie, kiedy właśnie zaczyna się jedzenie, ludzie jedzą mięso na jesień, na zimę, prawda? No i akurat wszystko wtedy do siebie pasuje. Ale te wszystkie gęsi i kaczki, to oni też są na mięso? Tak. Znaczy, co roku jest nowe stada? Tak, ale jak tam popatrzysz, to dzikie też przyleciały. Dwie kaczki dzikie są te razem z nimi. Widzisz, te małe takie. One są dorosłe, te malutkie takie, koło tej białej gęsi. To są dzikie kaczki, które przyleciały i kąpią się razem z naszymi. Oczywiście one żyją no, prawie rok, nie cały rok żyją, ale one są dorosłe, są w bardzo dobrych warunkach. Nie zostały zeżarte przez lisy. No i niestety, no taki jest ich los. A to, co jadłeś rano na śniadanie, to jest tak zwane rije. To jest mięso gęsi długo gotowane w jej tłuszczu. Bardzo smaczne. Chodź, malutki, chodź. Chodź, 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 kochana, chodź. Chodźcie, chodźcie. Chodź, 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 orzeszek, migdałek. Chodź, orzeszek, migdałek, chodźcie, chłopcy. Czy to nie jest cudne? Przyjedź z dziećmi. Migdałek. A, powiedziałam migdałek, ten jest migdałek. Orzeszek, teraz ty. Nigdy nie ugryzą, wiesz? To jest cudowne. A oni są uratowane? Czy nie. Kupowaliśmy kupowian, go, tak. Nie wiem, gdzie można kupić alpaka. Straszny handel ludzie z tym robią. Sprzedają chore zwierzęta. One też były u nas, kupiliśmy, nie wiedząc o tym, chore. Ludzie, handlarze robią, wiesz, straszne rzeczy, okropne. Chodź, idziemy stąd. Konie są uratowane od rzeźnika. No. Na przykład ten koń, którego tu widzisz, on ciągnął te wozy na morskie oko w tym, w Zakopanem. Coś zrobił sobie jakąś krzywdę chyba z nogą, bo on coś ma z tą nogą nie w porządku. My nie wiemy co. Ale bez twojej pomocy on po prostu byłby wysłany do rzeźni. Tak.
I to jest ten koń. Te dwa, to znaczy ten kucyk i oślica, one już czekały u handlarza, były tuczone, żeby pójść do rzeźnika. No i żeśmy je wykupili. Bo zadzwoniła jakaś znajoma, mówi, słuchaj, uratuj tego, a uratuj tą oślicę. No i tak się tak było. No. Ale oni po prostu nie dodają żaden jakieś pieniędzy do gospodarstwa, bo ludzie znaczy, nie... Tu mogą dzieci się przejechać, małe dzieci na nim. Na oślicy nie, ona się nie pozwala dotknąć. Ona była, prawdopodobnie ma uszkodzony kręgosłup, dlatego ma taką... Tam jest coś nie tak. Ona wygląda, jakby była w ciąży, ale to nie jest. Ona ma uszkodzony kręgosłup. To jest Hades, to jest Antoś, a to jest Lucy. Lucy, pokaż nosie. Lucy, pokaż się. Głaskać się da, ale jak się próbuje ją poprowadzić, wyprowadzić, nie, od razu kopie. Nawet kopyt nie można jej zrobić, bo nie chce. Nie zgadza się. A oni też są uratowani. Te są uratowane, tak. Ten ma chory staw biodrowy, to by poszedł na rzeź. Ten biały służył właśnie do zapładniania i też miał już iść na rzeź, czekał, był tuczony. A ten, gdybyśmy nie wzięli, to też by poszedł na rzeź, bo już nie mogli się nim się opiekować. U nas zwierzęta, wiem, że żyją szczęśliwie, prawda? Krowy nie idą na rzeź. Krowy mają żyć tak długo, jak będą żyły, czyli nawet 20 lat. Ja szukam... Każdy krowę na gospodarstwo ma dożywotkę? Tak, chyba że zachoruje tak, że się nie da wyleczyć, rozumiesz? A u nas zwierzęta, które u nas żyją i żyły w bardzo dobrych warunkach, prawda? No to one wtedy kiedyś idą na mięso. Ale to, widzisz, to jest pewna różnica, bo psy... Konie to są zwierzęta tak zwane towarzyszące. To, no tak to jest, są zwierzęta towarzyszące. To nie są zwierzęta, które są hodowane pod kątem mięsa, prawda? No. Okej, okay, więc chodzi o rodzaju zwierząt. Jest, to jest okropne, że tak jest, ale no tak jest, jak jest. No. Na dziele ptaszków, nie? To jest, czy to nie jest cudowne? Zobacz. Zobacz, nie? Zobacz. Mamy mnóstwo jaskółek, tylko one już odlatują, wiesz? Nie używacie żaden oprysków, czy chemia, czy... Nie, nic, zero. Nie wolno. Nie wolno i nie chcemy. O, to jest też dla dzieci. Żeby pokazać, że kura to jest też matka, która kocha swoje dzieci i dba o nie. I w tym małym budyneczku przez szybę można patrzeć, jak one jak się wyklują, jak ona siedzi, jak one się wyklują, jak one są przy mamie najpierw tam, zanim wyjdą na dwór. Edukacja. 2 lata temu dokupiliśmy jeszcze ziemi, bo mieliśmy taką możliwość, że dokupiliśmy ziemię, ale tam nie ma budynków, to dopiero będziemy budować, natomiast jest ziemia, którą uprawiamy. Popatrz, jedziemy teraz po obydwu stronach, mamy gospodarstwa konwencjonalne. To jest zupełnie puste pole. Ja widziałam na przykład w telewizji piaskowe burze pod Berlinem. Wyobrażasz sobie coś takiego? Po prostu ziemia tak wysuszona, był silny wiatr, to się robiły takie tornada, wiesz? To się kręciło wszystko. Tu uprawiają zboże, czy co? Tu uprawiają zboże, tak. Tu różne rodzaje zboża uprawiają. To jest absolutnie konwencjonalne. No i oczywiście ze sztucznymi nawozami, bo inaczej by nic nie urosło. Ta ziemia jest martwa. Powiedz ludzi, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w naszym drugim gospodarstwie, które mamy od 2 lat. Z budynków w ogóle nie korzystamy, dlatego że one wszystkie muszą zostać albo wyremontowane, albo rozebrane i zbudowane na nowo. Ale po co kupowałeś kolejne gospodarstwo? Bo powiedział mi profesor z Akademii Rolniczej w Olsztynie, powiedział, pani Solange, co to jest 36 hektarów? Pani dokupi jeszcze ze 100, żeby to było porządne gospodarstwo, a nie takie małe. No to jak pan profesor kazał, to zaczęłam szukać możliwości. No i teraz mamy jeszcze 100 hektarów, no. A to jest jakieś bardzo stare gospodarstwo? No, tak, 1912 rok, tylko nie ten budynek, bo to jest nowy. Ale ten, tamte garaże i jeszcze jedno, budynek po lewej stronie, to jest wszystko nasze siano i, nasza słoma. Ten budynek jest z 1912 roku. To wszystko się nadaje częściowo do remontu, a to jest częściowo bardzo stare, już się nie da tego uratować.
i zostanie rozebrane. Tu, gdzie stoimy teraz my, tu będą budynki do badań naukowych i laboratoriów, oczko wodne i dom dla pracowników. Tam, gdzie są te stare garaże, będzie obora. To jest wszystko, to jest słoma z naszego zboża, z tych gospodarstw, tylko po prostu budynków nie używamy. To wszystko jest pod konserwatorem, no i czekamy na pozwolenia na budowę, na remonty i będziemy od lata zaczniemy coś budować. Bardzo ciekawe. No, jest trochę tak jak koniec świata. To wszystko jak, tak zarośnięte, jak był jakaś dewastacja, czy huragan był tutaj. Ciekawe, co można znajdować w środku. Możemy wejść do tej obory. Dobrze idziesz. Dalej prosto, tylko po prawej stronie. No, to jest taki bardzo ambitny, duży plan. Tylko potrzebuje trochę czasu. O, to jest trochę przytłaczający dla mnie takie skalę tego projektu. Ja bym dla mnie też. Bo, no, to jest zupełnie coś, co nie musiałeś robić coś takiego. Nie musiałam. Mógłbyś siedzieć w Szwajcarii, żyć wygodnie w i górach. I się opalać, nie? No tak, ale masz taką chęć, aby robić coś z tą ziemią. Tak, ale no i żeby z tego coś potem zostało, na później. Dobra, więc tu jest taki obory. To była obora, tak. Ze stokrów mieli. Bo to był mleczny, tak? Tak. Więc to będzie taka wielka przemiana od rolnictwa konwencjonalnego do ekologii. Wszystko zależy od konserwatora. Powiedzmy, że w przyszłym roku, za rok, latem będziemy mogli zacząć cokolwiek robić. No to jest rok i jeszcze rok. No to już chyba coś będzie widać za 2 lata. O, widzisz? O, zobacz, co to znaczy sucha ziemia. Widzisz? Zobacz, widzisz? O, to jest straszne. To jest to pustynnienie. Jak będziesz miał nasadzenia śródpolne, to się nie będzie tak kręcić. A poza tym sadzi się też, bo ten wiatr się zatrzymuje, wiesz, na tych krzewach i na drzewach. Zobacz, jeśli tutaj będą pasy zieleni, nasadzenia śródpolne, krzewy, drzewa, one wszystkie zatrzymują wodę też, wiesz? Bo te korzenie idą w dół, wiesz? I inne rośliny idą wzdłuż tego korzenia też do tej wody. Wiesz? To jest fantastyczne po prostu, jak to cudownie działa. Poza tym drzewa zatrzymują wodę, wiesz, nie tylko w korzeniach, w liściach i one to potem oddają. A nie można w nieskończoność nawadniać, wyciągać z ziemi wodę, bo tej wody zabraknie. No i to jest właśnie moje marzenie, zrobić coś, co jest bardzo uczciwe, rozumiesz? O to mi chodzi, że to jest naprawdę uczciwe. Tutaj nie ma, my nie robimy żadnych oszustw. Tylko chcę zrobić coś przyzwoitego, co zostanie tu w Wielkopolsce. Okej, jesteśmy kawałek dalej. Tu jest wasze teren? To jest nie nasze, tamto jest nasze. I teraz popatrz się. Tu jest tak, jak normalnie jest na polach, czyli jest czymś obsadzone i koniec. A my będziemy teraz na jesieni sadzili tu wzdłuż krzewy i drzewa. To się nazywa tak zwane nasadzenia śródpolne. Po to, żeby mogły w tych drzewach i krzewach zamieszkać ptaki, wszystkie innego rodzaju zwierzątka, myślę głównie o dżownicach i różnych innych, żeby miały naprawdę fajne pożywienie, a ptaki z kolei będą się żywiły tym, co jest uważane za szkodniki. Chodzi o to, żeby tutaj mogły mieszkać różnego rodzaju zwierzęta, które będą powodowały to, że nie trzeba będzie używać nawozów sztucznych, których i tak nie używamy. Jedyne nawozy, jakie mamy, to są od naszych zwierząt. Naturalne nawozy. I ja widziałam takie rzeczy w Szwajcarii. Oni zostawiają nawet specjalnie na środku pola kawałki, żeby ptaki, które gniazdują na ziemi, nie bały się, że zostaną zniszczone ich gniazda, jak będzie coś koszone. I one się tego uczą w ciągu kilku lat, że zawsze w tym miejscu będą mogły gniazdować. Coś cudownego. Dookoła jest koszone, zostaje kawałek ziemi, gdzie one mogą gniazdować. A ptaki są niezwykle potrzebne, bo one wszystkie tak zwane szkodniki zjadają. Moim marzeniem jest, żebyśmy doszli do takiego momentu, że będą tu się osiedlą kuropatwy i inne ptactwo. I już, to wszystko. Wystarczy. No. Będzie piękny.
Na razie się konwencjonalni trochę z nas podśmiewają, ale może kiedyś będzie tak jak u Stefana Hipa, że wokół jego ekologicznego gospodarstwa zaczęły powstawać dookoła inne ekologiczne. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej ciekawe filmy o ciekawych ludzi robiąc ciekawe rzeczy w Polsce. Jestem na Patronite, jeżeli ktoś chce wspierać moje działania, bo jestem niezależny. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o zagroda szczęśliwych zwierząt, można po prostu znaleźć ich w internecie. Dzięki, do widzenia.